Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieprawnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a. Karczemną bójkę zagramy. I karczemną bójkę... Ja ją prawie raz zagrałem, zadałem 3 obrażenia i stwierdziłem, że nie nagram to jednak. I dlatego coś tam, jak będzie na koniec statystyki, to trzeba 3 odjąć będzie od tej statystyki. Ale w każdym razie, dekorowanie Dalaranu. W lidze zła zapanował świąteczny nastrój. Stwórz talii i zarabia okolicznościowe dekoracje w Dalaranie, a przy okazji pozbądź się tych irytujących obrońców. Ile dekoracji uda ci się mieścić z pomocą nieczymnego poplecznika? I ogólnie tworzymy talię jakąś. Weźmy na przykład kapłana, bo co chcę zrobić? Chcę wam pokazać jedną rzecz. Jak mamy tą talię, w sumie no, okay, już wybrałem kapłana, to niech zostanie ten kapłan. Chociaż nie, ostatnio był kapłan. Nie chcę uzupełniać automatycznie. W sumie mogłem. Do czego zmierzam? Bo chcę zmienić klasę. Tu jest taki przycisk usuń. Ktoś mnie pytał ostatnio w komentarzu, pozdrawiam serdecznie, jak zmodyfikować tą talię, że wybrał jedną klasę, nie jest zadowolony, chce wybrać inną. Trzeba kliknąć na usuń. I wtedy gra bardzo sprytnie nas zapyta, czy chcemy na pewno usunąć i wrócimy do wyboru... do wyboru kart. Weźmy Łotra. I... zróbmy to, co gra proponuje. Tak, uzupełnij talię automatycznie. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Nie mam zielonego pojęcia. Czy to jest w ogóle sensowne? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie bylibyśmy w stanie coś lepiej wymyśleć, ale nie chcę mi się myśleć. więc nie myślę. Często i gęsto, jak mam taką bójkę, gdzie jest do skonstruowania talia, kopiuję talię, którą gram na normalnym trybie rankingowym. Ma to sens? Mam nadzieję, że jakiś sens to ma. Zostawię to wszystko, to nie jest głupie. Trzeba minimum 30 wbić, żeby wygrać. I on będzie zagrywał takie nic, będzie zagrywał. To będzie sobie rosło co turę, więc no jest szansa na to, żeby przegrać. O, to jest fajne. To nawet dobra karta, bo mi się z kombinacjami kombinuje. I co teraz? Chyba chcemy... Wow. Zagrać... Nie, mam jedną monetę tylko. To jedną monetę tylko zagram. Chcemy to zabić, zaatakować i zaatakować. Na szczęście to nie oddaje obrażeń, bo to by było trochę przesadzone, gdyby teraz ten streaming zginął z tego powodu. Nie będzie za chwilę tych ziomków przezywał, no. Nic niestety na to nie poradzę. Aha, ale mam za to hits! Nową zdolność, jakby. Ciekawa agonia. Chętnie bym z niej skorzystał, ale nie mam jak. W tej chwili. Furia wichru. Niekoniecznie. Próbujemy się przebić przez to. Tego zaraz mu cofniemy do ręki. To boli. I co my teraz z tym możemy zrobić? No, mamy problem. Nie da się ukryć. Chyba mimo wszystko muszę próbować ograniczać obrażenia. Mogę nie dojść do 30 punktów. Nie jest to wcale gwarantowane. Monetę. Naprawdę. Spośród wszystkich możliwości, no. Okej, to mi się podoba. Ale mogę wpierw wziąć to. Nikogo nie potrzebuję. Dostaniemy skarb prawdopodobnie. Wow, więcej was matka nie miała. Porównany atak i zdrowie. To mi się podoba. Mam 10 kart niestety w tej chwili. Kogo bym chciał zniszczyć? Tego ziomka? Zróbmy taką taktyczną wymiankę. Zniszczymy tego ziomka. Teraz ten dostanie plus 2 do ataku.
Więc jak zrobię zniszczenie go, to on dostanie dużo na plusie. Aczkolwiek, chyba cofnę go do ręki. Tutaj mi się zaczynają... zaczyna zdrowie kończyć. Więc trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Będziemy sobie radzić w ten sposób. Mam 8 kart. Nie, będziemy robić, słuchajcie. Trochę tych piratów się trzeba pozbyć. Muszę zacząć zadawać obrażenia. Dam mu ukrycie? Mamy sens. To boli. Ciekawy wybór. Bardzo ciekawy wybór. Okej. Robimy kradzieja. To mi się na potem przyda. Pytanie, czy chcę tą kombinację robić? Chyba nie. To wystarczy. A, tam atakujemy. A nie, myślałem, że się upgrade'owało. Na szczęście się nie... Można było zginąć! Co to jest? Ciężko powiedzieć, co to jest. Za sekret. Tak, klonowanie. Podejrzewałem, tak leciutko podejrzewałem. A zróbmy to. O, bardzo ładnie. Znaczy, czy bardzo ładnie. Wystarczająco ładnie. Ja mam nadzieję, że on nie może atakować, no bo... To by było trochę słabe. Powiedziałbym. Bo mnie zabija w tym momencie. Jeśli on może atakować, to mnie zabił w tym momencie. Będzie taki finisher, że zaatakuje miasto? Proszę nie. Wow. To jest niezłe. Okej, nie może atakować chyba. I dobrze. 19. A zniszczymy go. To nie było do końca przemyślane. Czy ja chcę ten skarb? Czy przeżyję bez skarbu? Mógłbym to zagrać. Chcę chyba ten skarb. Niech cię skąpie mój blask. Ciekawy skarb. Mam nadzieję, że nie mam piro wybuchu. Było słabe. Wow, dużo tych flag. To się wtasowuje, więc nigdy mi się karty nie skończą. To jest fajne. To i to? Tym zabijam tego. Nie jestem w stanie tego zabić chyba. Zobaczmy. Gorzej być nie mogło. Nie, wolę to. Chyba jestem w stanie pozabijać coś. Jestem w stanie wszystko zabić, ale... Trzeba chcę mu dawać te... Chyba nie chcę mu dawać tych... Pyk. Przy czym niestety muszę zrobić tak...
tak. I tak. To ciekawe. Wow. Ja trochę legend dostanę. To mi się nigdy nie stanie. No, tylko prawe oczko, czemuż by nie? weźmy to. Kradzież życia, zryw, boska tarcza, magnetyzm. Czy ja mam jakiegoś mecha? Oczywiście, że nie mam mecha. Na jakiego grzyba mam mieć mecha, kiedy mam gościa, który się kombuje z mechami, nie? Ta logika. No, zagram to. Puu, 30. Chyba się to wzmacnia. Mam wrażenie, że to się może wzmacniać co turę. Szkoda, że tego wybrał, a nie tego drugiego, no ale trudno. Hu, jaki top deck dobry. W sumie... 3... Nie jestem w stanie. Piniata! To jest dobra karta! To jest dobra karta, moi drodzy! Zła gadka. Myślę, że jak dojdziemy do 100, to będzie osobny jakiś ten. To jest straszne. 13. Czemu to są dwa razy 13? To jest ciekawe, nie? No ale nic. Muszę jakoś sobie z tym poradzić. I jakoś sobie z tym poradzę, już wy się nie martwcie. Zrzućmy tego ziomeczka. To mnie niestety zmiażdży. To jest mniej groźne. Okej, okay, słabe. chyba chcę to. Murloc. Really? No, to jest gościu, który po prostu jak się przebije przez moje te, to ginę na miejscu. Ciekawy wybór, muszę powiedzieć. Prezenty! dwa niezranionemu. Kupuję to. No i co? I rozbijamy ten bank. Rozbijmy to. Zobaczmy, co się stanie. Kopiami 1-1, więc to jest trochę słabe. Więc na razie chyba tego nie zrobię. Pytanie, czy chcę... Chyba chcę tego zniszczyć, ale... Pytanie, co z tym ziomkiem? Zróbmy to. 7. Weźmiemy jeszcze jednego tego, słuchajcie. Mam 5 stronników. Muszę go zacząć zabijać. Ten murloc mi się nigdy nie przyda, mam wrażenie. Teraz się znowu zatrzymałem, mi się kończą karty w talii również, no ale na to nic nie poradzę. Piniaty mógłbym chcieć sklonować. Noż! Co za złośliwość! No! Akurat dwóch stronników z 7, akurat którzy byli z prowokacją. Tak jest. Nieświadomemu. Spoko. Zobaczmy tylko Brawl Rewards. Czy jest coś specjalnego?
Czy jesteś za... O nie, to nie jest to, co chcę. Zwycięstwo, karty dostałem i rewers. A, no tak, tu jest rewers, a nie pakiet kart. To pierwsza rzecz. O, jak to się nazywa? Dekorowanie Dalaranu. Dalaran. Zobaczmy, czy coś piszą na ten temat. Nie. Nic nie piszą. Tak, nic nie piszą na ten temat, więc wydaje mi się, że nie ma żadnej specjalnej nagrody, ale możecie mnie wyprowadzić z błędu, jeśli jednak jest. Jakieś dwa pakiety mi się tu jeszcze przypamiętały, to sobie je również otworzymy. Bo czemuż by nie? To jest Liga Zła i Smoczki. Nic szczególnego. No dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliśmy. Czyli jak skosować talię. Drodzy, zakręcić tajemne pociski do twojej ręki. W sumie to mi się podoba. Podoba mi się grafika. W sensie zaintrygowała mnie grafika i tak dlatego zacząłem czytać tekst. Bo w sumie kartce dużo nie widziałem z tego nowego dodatku. Jak mam jeszcze, nie przeglądałem ich za bardzo. I nic poza to, co otwierałem tutaj, nie mam. Więc dlatego też za bardzo się nie zabierałem do grania w Hearthstone'a. No a poza tym, tak jak mówiłem chyba już przy jakiejś okazji, wylatuję sobie teraz, wracam do Polski na święta, więc nie będę nagrywał za bardzo. To jest ostatni odcinek w tym roku, a może przedostatni, kto wie, nie wiem. Ale na wszelki wypadek życzę wam wszystkiego dobrego na nadchodzące święta, oczywiście, żeby zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, bądź innych, jeśli świętujecie coś innego, któż to wie. I oczywiście życzę wam szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w 2020 na 100%. Wiadomo, z jaką regularnością to się okaże. Być może jeszcze coś wrzucę w tym roku, ale nie gwarantuję. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo dosłownie mam teraz weekend i w poniedziałek wlatuję i jest out. Na 2 tygodnie mnie nie ma. Także zobaczymy. W tym odcinku to tyle. Zostawcie oczywiście subskrypcję. Gdzieś tam jest ten przycisk do subskrybowania. Dzwoneczki, nie dzwoneczki, cokolwiek, cudawianki, krakowianki. Zostawcie łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, jeśli odkryliście, że jednak jest jakaś lepsza nagroda jeszcze w tej karczemnej bójce. Póki jeszcze jest ta karczemna bójka, żebym ewentualnie mógł ją zdobyć. Kto wie, kto wie. No dobrze, na razie.